Mała, ładna wieś w powiecie pruszkowskim na południowy zachód od Warszawy. Babcia Jad. To tu mieszka rodzina składająca się z trzech pokoleń kobiet. Babcia Jadwiga, mama Anna i 13-letnia Julka. Julka waży ponad 100 kg. Jej hobby to oglądanie telewizji, gra na komputerze i zajadanie się przy tym niezdrowym jedzeniem. Nie, kochana, koniec. No nie! Nie ma. Domowa kuchnia to tłuste obiady babci i słodkie desery mamy. Spróbuj. Nie, proszę, ale ty nie możesz. Julia próbuje się przeciwstawić swoim opiekunkom. Babcia, ja tego nie będę jeść. Dlaczego? To jest tłuste. Ale ostatecznie poddaje się ich presji. Ja jestem matką i ja tutaj rządzę Julką. Matka i babka winią się wzajemnie za nadwagę dziewczyny. Zamiast dziecku bronić, to ty ją karmisz jeszcze? Jak nie będziesz ty dawała tłustych obiadków, okej. Przez ich postępowanie Julia stale przybiera na wadze, co powoduje odrzucenie ze strony rówieśników. Narastający stres sprawia, że dziewczyna coraz częściej zagląda nocą do lodówki, a brak męskiego wzorca w rodzinie i stanowczości ze strony opiekunek dodatkowo komplikują sytuację.